Witam wszystkich serdecznie w kolejnej kampanii w grze Medieval 2 Total War. Tym razem rozegramy kampanię polską. Okej, wybieramy Polskę. Oczywiście podnosimy poziom trudności na maksa. Bardzo duży, porady, okej, wyłączone. Kampania długa. No dobrze, czy tutaj wszystko... Myślę, że możemy tak zostawić i zaczynamy. Nie będziemy znów tego oglądać początku, bo on praktycznie się powtarza. No dobrze, zobaczmy, jak wygląda nasza sytuacja. Mamy dwa miasta, Halicz, który jest zamkiem dość mizernym, i Kraków, który jest naszą stolicą i miastem. Mamy jednego kardynała, całkiem przyzwoitego. No niech się tu zajmie nawracaniem, a jak tu w innych prowincjach, w sumie może lepiej niech pójdzie do Torunia. Bo w Krakowie jest naprawdę ok, jeśli chodzi o katolików. No i też rozejrzyjmy się tutaj naszym szpiegiem. Tu jest Wrocław, Toruń, Szczecin, no. Musimy zająć stosunkowo duży teren, zanim ugrzęźniemy w wojnie z cesarstwem. Znaczy, wolałbym w ogóle uniknąć wojny z cesarstwem i skupić się na ekspansji na wschód, ale to zobaczymy. Księżniczkę... No, gdzie by ją wysłać? Tak, od razu ją wyślemy do Niemców, myślę. I tu jest nasza armia. No, nie przedstawia się jakoś wspaniale. Mamy strasznie dużo chłopów. Bolesław Herman. Właśnie, zobaczmy, kto jest naszym królem. Władysław. Mistrz. Nie wiem, Władysław Łokietek powinien być. Ciężko mi tutaj powiedzieć. Mamy dwóch synów. No, obaj są dość utalentowani. Oni obaj są dosyć krwawi. A nasz władca to jest bardzo mocno rycerski, co ciekawe. No nic, jeden z synów tutaj oblegnie Toru. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie go zdobyć tą armią. Będziemy musieli po prostu go oblegać, aż zdecydują się wyjść z miasta. A druga armia niech uda się w kierunku Wrocławia. Mamy sporo pieniążków na starcie. Decyduje się na farmy. Zwiększmy produkcję żywności i ustawmy podatki na niskich póki co. W Haliczu drogi, żeby tu móc się szybciej przemieszczać. No i ci chłopi to mnie naprawdę nie cieszą, no ale zwerbujemy dwie jednostki i zobaczymy, gdzie będziemy ich potrzebować. Mamy tak, to już ruszałem, chyba to wszystko. Nic więcej na chwilę obecną raczej zrobić nie możemy. Najchętniej bym to zdobył, ale no... Tu nie ma dosyć ludzi, żeby to zaszturmować na murach, więc... Musimy te 5 tur się przemęczyć. No nic, oddajemy turę. Na razie nie chcemy wydawać naszej córki za mąż. Posłuchaj nam za dyplomatę po prostu. Nie jest jakaś super, ale też nie jest zła, bym powiedział. Mamy... Pozytywne dochody, to mnie cieszy. Tutaj odczekam też te dwie tury.
No, brak nam piechoty zdecydowanie w tej armii. Tutaj możemy. A na razie zostawmy tak jak jest. Tutaj myślę, że od razu podniosę na wyższy poziom naszą fortecę, czyli z kamiennego grodu na zamek. No i co my tu mamy? Praktycznie nic nie mamy. Zostawimy jednych chłopów, żeby jacyś zdziczali buntownictwem tego nie zabrali. I przesuniemy się tutaj. I oczywiście po drodze będziemy rozstawiać wieżyczki w celu tutaj ogarnięcia, jak to wygląda. Chociaż w sumie może lepiej byłoby pójść na Kijów od razu. Też nie, zobaczmy co będzie. Tutaj spróbujmy może zająć Rygę. Wilno gdzieś też tutaj powinno być, więc no mamy co zajmować. No dobrze, oddajemy kolejną turę. Ten jest zdecydowanie lepszy, ale też mu podziękujemy póki co. No i idziemy szukać Niemca. Tutaj będę zwiększał, przynajmniej na razie póki i tak jest na tyle niewielki jak ilość tych ludzi, że miasto ich utrzymuje, więc niech tak pozostanie. I mamy już namierzone Wilno, bardzo dobrze. I w przyszłej turze powinni nas zaatakować i powinniśmy sobie z nimi bez większych trudności poradzić. Ciekawe, bo nie dostajemy żadnych zleceń od rady, trudno. Okej. Tak więc czeka nas pierwsza bitwa. Wydaje się, że będzie bardzo prosta, chociaż no jestem zaskoczony. Dlaczego to tak wygląda? No bo nasi chłopi są naprawdę mizerni, ale no jeśli mamy to zwyciężyć z taką łatwością, to przyjmę taki wynik, chociaż tak jak myślałem, nie wyszło to tak aż dobrze. No i okupujemy. Mamy zwiększyć garnizon w Haliczu. I z chęcią bym to zrobił, tylko że no nie bardzo mam co tu zrekrutować. Ta jazda mi średnio odpowiada. I teraz też nie wiem, dlaczego Niemcy nas coraz mniej lubią. Stosunki kiepskie, stosunki... No, dziwne to. Może po prostu... Przez to, że stajemy się silniejsi, jakoś tutaj wzbudzamy, powiedzmy, niechęć. No tutaj to niewiele możemy zrobić w tym Wrocławiu, bym powiedział. Ajej, no nic. Tu pójdziemy, oj, w Wilnie to jest, widzę, tyle wojska, że sobie musimy je odpuścić. Zobaczmy może, co jest w Rydze. Jak tu doładujemy te cztery nowe jednostki, które nam kazano zwerbować, to trochę się może poprawi. Czy zdołamy zająć Szczecin? Też z tą armią tak tego niezbyt to widzę. No nic, odczekam jedną turę. Nie, nie chcemy. Tu jest nieźle, no w Toruniu potrzeba zdecydowanie ponawracać. Tutaj zostawię jednego chłopa, on i tak jest no prawie że bezwartościowy w walce, więc... I tutaj użyjemy możliwości taki, no ale Praga jest poza naszymi tu możliwościami, jeśli chodzi o zdobycie. No i będziemy tutaj negocjować z Niemaszkami. I tutaj pójdziemy
do Rygi i zdecyduje się też zwerbować jednak kupca. Czyż jest ono dyskusyjne, czy to się opłaca, no bo często kupcy są przejmowani przez konkurencję. No dobrze, tutaj mogę trochę nowych żołnierzy zwerbować, to może sobie jednak odpuścimy tego kupca i zwerbujemy dwie przyzwoite piechoty i dwie przyzwoite jazdy. To nam trochę poprawi tutaj sytuację. To ja w sumie zmienię, cofnę się, połączę i ze wszystkim pójdę na Wilno. Wolę tutaj mieć w miarę takie, nazwijmy to, blisko siebie wszystkie prowincje, nie rozciągać się niepotrzebnie jeszcze. No dobrze. Niemcy idą na Magdeburg. Zobaczymy. W Toruniu nam będą kontratakować. No, ostatnio tak się nie potoczyło jak miało, więc zróbmy to osobiście. No dobra, oni tu muszą wyjść, więc oberwie im się od razu na starcie. Porzućmy machiny oblężnicze i czekamy. Liczę, że nasza jazda ich po prostu rozniesie, wychodząc im na tyły. Tu do przodu. Tam jest trochę kuszników, trzeba ich w pierwszej kolejności się pozbyć. O, zajęliśmy bramę, o dziwo. Tutaj też wygrywamy, oni już zaczynają mieć dość. Do miasta. O, no trochę nam przetrzymili oddział generalski tym tutaj dziadostwem. Ale to nie zmienia faktu, że zostaną rozgromieni. W sumie spróbujmy tutaj od tyłu. To nie gra roli, po prostu rozbijemy te siły tutaj. Im już tu de facto nic prawie nie zostało, no trochę drwali. No, co tu się dzieje? No i wygraliśmy z niewielkimi stratami, naprawdę to. Nie martwi mnie to. Splądrujemy. Czy musimy się zastanowić, czy chcemy, żeby to był zamek czy miasto? No bo jednak z miasta w teorii byłaby większa kasa, tym bardziej, że jest to miasto znaczy nadmorskie, no, z możliwością budowy portu. Ale no przydałby nam się tu zamek, chociaż moglibyśmy zrobić zamek w Wilnie, bo Szczecin na pewno bym chciał przerobić na miasto. Magdeburg już nie zdobędziemy. Ach, no trzeba chociaż. Niech zostanie jako zamek. Jednak dwa zamki na początku
mogą się tutaj przydać. Sądzę, że to może być dobre rozwiązanie. No i też mamy powoli problem z pieniążkami. No tutaj zwerbuję jedną kawalerię z tych trochę lepszych. I sądzę, że tak to na chwilę obecną zostawię. Potem połączę te armie i poślę je na Szczecin. A nasza księżniczka będzie tutaj rozmawiać z Niemcami. O, bardzo dobrze. To akurat mi bardzo odpowiada. Jakieś pieniążki by dali? Myślę, że to jest dobra oferta. Czy potrzebuje mapy? Myślę, że nie ma przeciwwskazań, no ale zdecydowanie nie będę im płacił za mapę. Nie chcą, to nie chcą, nie ma problemu. Potem udamy się do Duńczyków. No, sojusz na zachodzie z pewnością nam trochę ułatwi życie, jak nasza księżniczka, jeśli chodzi o umiejętności, nic się nie poprawiła niestety. A ty pójdziesz na zachód, aż w sumie tam już wiem, co się dzieje. Niech zawrócą jednak. Tutaj, gdzie jest nasz kapłan? Nasz kapłan zajmie się nawracaniem. Czy wszędzie coś się buduje? Nie, tu się nic nie buduje. Czy tu upgrade'uje się miasto bardzo dobrze? No tu byśmy potrzebowali. A jedna zbuduje kaplicę, żeby no, wszędzie się trochę podnosił poziom chrześcijaństwa. Co by nie mówić, no. Musimy dbać też o relacje z papieżem, więc bardzo dobrze. O, dostaliśmy misję, wykonaliśmy swoją misję powiększenia naszych tutaj sił w Haliczu. No, powiększyliśmy je całkiem przyzwoicie. I tutaj cofniemy się, jak najbardziej wieża strażnicza się przyda. Generalnie lubię mieć dużo wież strażniczych. I tutaj, chociaż no, mam dalej mieszane uczucia do tego Torunia. Dobrze. Tak. Dobrze, no z pieniążkami nie jest już tak wesoło, jak było wcześniej, ale... Kraków jest całkiem bogatym miastem, jak na ten etap gry. Czy chcemy prawa handlowe z Rusią? No to jest nasz naturalny wróg w przyszłości. Ale z drugiej strony, może póki co skorzystamy. No. Nie ma konieczności. No tak jak myślałem, dobrze, że mamy tutaj księżulka, bo będzie on od razu nawracał i mowę to poprawi nasze stosunki z papieżem. No i miejmy nadzieję, że wygramy wyścig z Niemcami do Toruń, do Szczecina, bo to też jest nam na rękę. Czy chcemy Pragę? No to by dość mogło nam zaszkodzić w stosunkach z Niemcami zajęcie Pragi. Your Majesty. Idziemy do Yes. Duńczyków. Continuing tomorrow. Wrocław. Wrocław to mała mieścinka. No i Kraków, który jest naszą perełką póki co i też tutaj musimy go rozwijać. Myślę, że chwilowo podniosę podatki w Krakowie. Spróbuję
trochę z niego wycisnąć, bo i tak no jest ludny. I tymi siłami spróbuję oblec Wilno. Nie wiem, czy to się uda zdobyć, ale spróbujemy. No, kto to? A, dyplomata węgierski, tu nasz szpion. I tu księżniczka. Dobrze, no skończmy turę. O, widzę Węgry. Prawa handlowe. Złóżmy kontrpropozycję. Z Węgrami również zaproponuję sojusz. I zażądam, powiedzmy, tysiaka. O, dalej jest hojna. Zażądam wobec tego 1500. To już powinno być ok. No i sprawdźmy. No, myślę, że to jest dobra decyzja. Czyli generalnie nie proferuję, jak już pewno widzieliście, mojej duńskiej kampanii jakichś strasznych blitzkriegów. Uważam, że budowanie dobrych relacji i potem stopniowe powiększanie państwa jest bezpieczniejszą metodą. Niekoniecznie ciekawszą, ale staram się to rozegrać jak najbardziej. O, Anglia również byłaby potencjalnym sojusznikiem, chociaż wolałbym Francuzów, chociaż I angielska, francuska księżniczka naprawdę się dobrze prezentuje. Zwerbujemy więc dyplomatę i tak nam się przyda. I spróbujemy złapać księżniczkę francuską i wydać ją za naszego dziedzica. To by było coś bardzo pożytecznego. I oczywiście kończymy turę. Przyszły niemaszki, czy by nam pomogły w walce? Nie bardzo. Tak więc wolimy zagłodzić. I mamy też sojusz węgiersko-niemiecki, czyli jesteśmy w takim trójstronnym porozumieniu. Tutaj zgodzę się, mogłem wydać księżniczkę na dziedzica, ale po prostu zgodzę się na prawa handlowe. Nie będę dążył do sojuszu, być może będę chciał zająć Skandynawię, więc było to nam by nie na rękę. Port, jak mamy zajmować tą Skandynawię, to musimy mieć tam port. No, Kraków mimo tych wysokich podatków całkiem ładnie się rozwija. No i spróbujemy namierzać tutaj francuską księżniczkę. Oby się udało nam ją zbałamucić. No dobrze, tutaj by się nam przydało trochę odkryć mapę też. Ajajaj, no nic, no tu mamy naprawdę dużo dziadostwa jako garnizony, ale nic na to nie poradzę i może jedno, znaczy tak, okej, okay, ona pójdzie gdzieś do Włoch teraz. I kończymy. O, francuska sama do nas przyszła. I tak, prawa handlowe. Myślę, że to... O, są bardzo zadowoleni wizją małżeństwa. Mniej daniem nam mapy. Czy my tą mapę potrzebujemy Francji? Średnio. Bardziej potrzebujemy pieniążków. Tak więc poprosimy o 1500. A jednak nie. No dobrze, prawa handlowe, małżeństwo. I może dajmy 500, albo 600, niech będzie w ten sposób.
I jak najbardziej udało nam się pozyskać zarówno księżniczkę, jak i prawa handlowe, więc jestem z tego zadowolony. Więc okej. Ona też na pewno jest okej, bardzo dobrze. W ogóle Zbigniew mi się podoba, ma doskonałe dowodzenie, gdzie on w ogóle jest. To jest lider. Zbigniew dowodzi tą armią na wschodzie. Okej. Tu będziemy głodzić. Za Turę powinni ruszyć tyłki. A my idziemy do Włochów. Ach, tych Anglików przegapiłem. No nic. Tutaj no niezbyt szybko idzie to nawracanie. Niestety są oporni. To było do przewidzenia. Poprawiło nam się sytuacja z pieniążkami. Tak więc znów dorobię dwie jazdy i piechotę. No i ta armia już, chociaż w sumie tu mam trzy, to może dorobię po prostu na początek jedną jazdę, jedną piechotę i wyślę to. Będzie wtedy 4 do 4, to już jest ok. Dobra, no tu mam nadzieję, że ten sojusz wytrzyma z Niemcami. I oddajmy turę. O, nawet się poddali bez walki, więc przejmujemy. Nie, no, ten pan nam nie odpowiada zdecydowanie. No nic, ta Angielka gdzieś zwiała niestety. Nasz dyplomata niech pójdzie wobec tego gdzieś tam. Tam są Anglicy, Hiszpanie, coś tam będzie robił pożytecznego. W Szczecinie co ja bym chciał? Chciałbym to zmienić na miasto po pierwsze, bo już kolejny zamek mi tu niepotrzebny naprawdę. Wystarczy w Toruniu i w Haliczu. W Toruniu to jak najbardziej i tu niech będzie to. I nasza armia, a raczej te nowe dobudowane jednostki powędrują tam. Tutaj syn pójdzie nad granicę i budujemy w ten sposób. A te siły niech maszerują w tym kierunku. Dobra. No naprawdę zadowolony, że w Krakowie jest tak duży porządek publiczny. No dobra, Litwiny. Wszystkie Litwiny do piachu. No mamy przewagę, że mają tego strzelającego dziadostwa dużo. Ale książę Zbigniew sobie poradzi. No dobrze, idą tutaj wszyscy. Ja myślę, że po prostu od początku zaczniemy ich atakować. Nasza jazda jak najbardziej również strzela, poza tym jest zdecydowanie silniejsza od ich jazdy. Myślę, że może walczyć wręcz jak najbardziej. Po prostu uderzmy wszystkim i siejmy tu zagładę. No widzę, że oddziały tutaj pod dowództwem naszego wodza po prostu się przebiły przez przeciwników. I nacieramy wszystkim tutaj w głąb do miasta.
Praktycznie, no miażdżymy przeciwnika na chwilę obecną. No ponosimy straty w kawalerii, która o dziwo nie miała, no liczyłem, że będzie sobie lepiej radziła z tą strzelającą litewską jazdą. Niestety widać, że aż tak słabi ci Litwini nie są. Niech się... No, tu dostałaś naprawdę resztka na chwilę obecną. Nie wiem, czemu tak duże straty w naszych oddziałach generalskich, jeżeli no... walczymy de facto z lekką jazdą, bardzo lekką. No i przeciwnik jest zmiażdżony. I piękne zwycięstwo. A crushing victory! They must fear us now! Their doom has befallen! No i po prostu zajmiemy. No i też udało nam się wykonać tutaj zadanie. Papież nam przyznał jakieś drobne pieniążki. A w Szczecinie ludzie są nieszczęśliwi, ale obniżymy im podatki, tutaj coś upgrade'ujemy. Okej. Co my tutaj jeszcze ma? W Toruniu... No a niech będzie w ten sposób. Jak tu wygląda? Na pewno na Litwie jest tragicznie, jeżeli chodzi o religię oczywiście. Tak jak przewidywałem. Czy chciałbym tam robić zamek czy miasto? Szczerze myślę, że miasto. No nie potrzebuję tutaj kolejnego zamku. Jak zdecydowaliśmy się upgrade'ować Toruń, tutaj zostaną miasta pozostałe. Okej. Jeżeli to jest miasto, to zrobimy tak, tu dowerbujemy jeszcze dwie jednostki, a tych wyślemy do Wilna. Powinno być ok. Tutaj sytuacja wydaje się pod kontrolą. I tu byśmy zostawili jednych chłopiszków. I pójdziemy w kierunku Ukrainy. No więc tutaj zmieniamy kurs, będziemy iść na wschód. Zakładam, że coś tam się uda zająć w miarę interesującego. No Wilno nie jest zbyt bogate, trudno. No i tu nic nie jest zbyt bogate, no, nie ukrywajmy. Aj, zapomniałem się ruszyć, no nic. Prawa handlowe... I z legendą mapy, tym... Zapominam tu często. O, całkiem. A nie, no wiek mnie trochę przeraża tego pana. Gdzie jest nasza księżniczka? Tutaj. Niech idzie sobie na południe. W Wilnie ludzie nieszczęśliwi. No niestety. Nie wygląda to za dobrze. Honor to serve, my lord. With honor
Chyba wycofam też jednych uczników. Teraz to będzie bezpieczniej w ten sposób. Dobrze. Okej, w sumie tu mamy dość mało kawalerii, więc decyduję się dowerbować jeszcze dwie jazdy. I sądzę, że tak to zostawię. Co by chcieli? Byśmy zajęli Smoleńsk. No to jest do zrobienia. Co planowałem zająć coś na Ukrainie niż Smoleńsk, ale jak już jesteśmy tutaj, to możemy jednak pójść na Smoleńsk. No, dostosujemy się do wizji Rady. A tutaj będziemy maszerować na Rigę. Tak jest. Okej, okay. A to są nasi tutaj przydupasy. Lepsze drogi z pewnością. Do Halicza. Szpiega na wschód. Księżniczkę na południe i agenta, dyplomatę na zachód. No, z pieniążkami podoba mi się sytuacja. Tutaj myślę, że kościół. No tutaj te miasta są małe, dlatego też nie będę tu podnosił podatków, ponieważ no chcę, żeby się rozrastały jak najszybciej. Dobrze. No i chyba możemy oddać turę. Znów odmawiamy. No i maszeruje. Ok, jest Ryga, kolejne miasteczko, które będzie nasze. Kościół. Na szczęście na razie przynajmniej nie mamy problemu z heretykami żadnymi. Tutaj. Ile tu można by w teorii było mieć? 3 jednostki z zerowym kosztem. Dobrze. No nie chcę tu, chłopi, to jest naprawdę dziadostwo nad dziadostwami. Tu ucieknie z każdej walki. No nic, chociaż i tak nie będziemy mieli specjalnie jakiejś tej super piechoty, niestety, więc nie wiem, czy nie wolałbym zakładu garbarskiego póki co. Tu przekroczymy gdzieś. O, i widzę już Smoleńsk, bardzo dobrze. Czy Smoleńsk z zamkiem? W sumie tu na wschodzie to te miasta i tak wielkich dochodów nie będą nigdy przynosić, więc... Okej... Okay. No nic tu ciekawego nie widzę... Idziemy do Włochów, a tu idziemy do Angolii. Handel, kto teraz? Węgry, Bizancjum. O, z Francją coraz lepiej. Z Rusią są złe i prędzej czy później nas będzie czekała wojna z Rusią. Oblegamy. No, tu tych katolików to w ogóle nie przybywa. To rozwiąże. Naprawdę te jednostki są
Bardzo, a to bardzo słabe, więc to nie będzie jakaś strata. W Krakowie rozbudowujemy wszystko, co mo. Czy generalnie staram się rozwijać wszystko. Nie zawsze na to stać, ale jeżeli jest taka możliwość, to wolę tak robić. Dwie tury i będziemy pod Smoleńskiem. I też za dwie tury będziemy mieli rygę. Aj, no zrobiłbym jeszcze jedną armię z chęcią, ale no związałoby się to z wolniejszym rozwojem naszego państwa i nie sądzę, żeby to było warte. Póki nie wdaliśmy się w żadną wojnę i mam nadzieję, że trochę jeszcze uda mi się tego uniknąć. Będę grał w miarę pokojowo. O, tu są jacyś kupcy cholerni. Okej, okay, i tu idę na zwiady, spenetrować Ukrainę. Tu jest niewielki zameczek, który no będzie trzeba zagłodzić. Moglibyśmy go w teorii zdobyć, bo tutaj w sumie prawie nic nie ma. Dobra. Jeśli będziemy go głodzić, to co ja wolę? Chyba się wolę przebić przez bramę po prostu i ich roznieść w perzynę. No to się podda. Mógłbym zbudować statek i zająć Sztokholm. No z pewnością by nam to dało dodatkowe dochody i myślę, że się na to zdecyduję. Nie jest to. Możesz, ile to kosztuje? 500, 400 na turę. Czyli no muszę mieć trzy stateczki, w przeciwnym razie pierwszy lepszy bandycki okręt nas po prostu pośle w diabły. A tego no byśmy chcieli uniknąć. No nic, to w następnej turze Ryga, tutaj już idą jak trzeba. O, co nas tu atakuje? Nic groźnego, ale no rozbijemy ich po prostu w perzynę. Nasza jazda też może ich ostrzeliwać na początku. I odskakiwać. No i oczywiście podciągnie ich pod odstrzał łuczników, bardzo mizernych, no ale łuczników. I potem nasz władca po prostu zrobi z nich tutaj sieczkę, ale uderzy najpierw kuszników z tyłu. Oni są naprawdę nierozsądni teraz, bo odsłonili się. Liczą, że są w stanie. O mój Boże, jacy oni są nierozsądni. W ogóle nie mają szans z naszą ciężką kawalerią. No i właśnie, w ten sposób zdecydowanie mniejsze straty. I po prostu okupujemy. Okej, trzeba to upgrade'ować, nie ma wyboru. Co to jest za piechota? Milicja włócznia, czyli to jest to samo co tu. Jednych została, bo to są. Nie, to jest milicja włócznia. Aha, dobrze. Nie, dowerbujmy. Dwie jazdy dorzucę. Nie, ja tu mam dwie jazdy skądś, czy już się dowerbowały wcześniej. Dobrze. Mając dwie jazdy, naprawdę jestem usatysfakcjonowany. I podpłyniemy tam.
Bardzo dobrze. No, ten pan będzie tutaj robił za rozstawiacza wieżyczek. Niestety jest słabszym z braci. A ktoś musi tą rolę mniej lub bardziej przykrą pełnić. Idziemy do Wenecji najpierw. Dobrze. Mamy luźne dwa tysiaczki. Nie jest źle. W pierwszej kolejności Kraków. Oczywiście tutaj. No. A we Wrocławiu, dobra, niech będzie już, jest wszystko zbudowane te. Myślę, że po prostu weźmiemy szturmem i okupujemy. Drogi jak najbardziej, a kasy nam brakuje, no ale i tak chcę zbudować drogi w tym miejscu. Szpiega wyśle... O, Mołdawia dalej jest bezpańska. Okej, okay, Ukraina też. Tylko, że pieniądzów nie mam. Pieniądzów brak. No nic, lecimy dalej. Całkiem niezły ten Więcisław Przemyślid, jakiś Czech, ale to są koszty. No i tutaj byś trzeba było zameczku postawić coś do religii, żeby ucieszyć papieża. No więc jako wierni tutaj katolicy jak najbardziej to zrobimy. Może nawet byśmy mogli chwilę odczekać w tym mieście. W międzyczasie... No tutaj rozstawimy wieżyczkę. Dlaczego tu ubywa ludzi? Ciężko mi powiedzieć, bo tutaj w sumie... No nie widzę ku temu powodów, no ale niestety tak się dzieje. Podpływamy. Aj, niestety spóźniliśmy się. Dania zajęła Sztokholm. No nic, no to płyniemy do Finlandii. I nasz ostatni syn, niech się uda w tym kierunku. No. Dobra, wydamy trochę pieniądzów i spróbujemy zająć Kijów i Mołdawię. No i widzę, że tutaj już graniczymy z Rusią. Ciekawe, jak długo uda nam się uniknąć konfliktu zbrojnego. Oby się trochę udało. No nic. Nie, no mówię, no, jak jeszcze mamy tam trochę wojska dorobić, to naprawdę jest nam do szczęścia niepotrzebne. No i co? Prawa handlowe... Czy ja, nie, z Wenecją sojusz... Do rozważenia, chociaż mogliby się znaleźć, stać się wrogami Niemców, czego bym nie chciał, bo zależy mi bardziej na sojuszu. Nie, zostawię w ten sposób. Sojusz z Niemcami i Węgrami jest dla nas bardzo korzystny. A my sojusz z trzema dużymi siłami, jeżeli przesadzimy, no to po prostu możemy ugrzęznąć w jakichś wojnach.
Papież nas całkiem lubi, to jest dobrze. Myślę, że tutaj moglibyśmy księżulka zwerbować. Tutaj też. W Wilnie kościół i tutaj też księżulka i trochę podoszkalać się, póki tutaj i tak nie mamy nic lepszego do roboty. No i oczywiście nad samą granicą, żeby wiedzieć, co też nasze rosyjskie sąsiady knują. No nie wiem, czyja jest Finlandia. W sumie chciałbym ją przejąć, ale to się jeszcze okaże, czy to jest w ogóle możliwe. Dobra, myślę, że możemy... Tak, o, tu jakaś, widzę, pojawiła się armia buntownicza, nawet dwie. To znaczy, że no będą nam przeszkadzać, obniżając wydajność naszego handlu. No, ale nasza tutaj księżniczka spisuje się bardzo dobrze. Zdobywając kolejne prawa handlowe. Udamy się też do Rzymu i potem do... no, jaki tam jest kraj? Sycylia chyba. I z Anglikami jak najbardziej. I teraz Hiszpania i Portugalia. Dobra, więc możemy zająć Helsinki, ale no będzie się to wiązało, że będziemy się tutaj użerać z... no, heretykiem. No dobrze. Udajmy się tu i nasz biskup chyba musi osobiście się nim zająć, no bo to jest taki mocny heretyk, coś mi się zdaje. Tam żył od dawien dawna i może się nie dać łatwo ukatrupić. Zbudujmy to. O, ten Smoleńsk ma całkiem niezły potencjał, bym powiedział. No tu musimy się wycofać jak najbardziej. I dorekrutujemy. Co dorekrutujemy? W ten sposób. Będzie to nie jakaś tam super armia, ale pozbędziemy się buntowników i może zajmiemy Iasy. I mógłbym sobie trochę podnieść podatki. No bo przystąpiłoby to rozbudowę, ale z drugiej strony przy niższych podatkach oni się zdecydowanie szybciej... O, ja tu mam 4 jednostki, dostałem je za jakąś misję, z tego wniosek. To trochę zmienia postać rzeczy. Bo naprawdę teraz mamy tutaj już sporo tego wojska i nie wiem, czy decydowałbym się na dowerbowanie kolejnej kawalerii. Zostawię tylko piechotę. To sobie powinno już poradzić. No, jestem zadowolony z tego, co mamy. I też nasze dochody są całkiem przyzwoite. Ach, kolejni. No niestety tutaj na tym wschodzie, widzę, będziemy się stale użerać z dużą ilością buntowników. To są mocno jakby nieucywilizowane obszary, więc będzie to się powtarzało. Oczywiście zmienię to na miasto. Ryga, niech się, no jest dobrze. I się papież ucieszył, no oby jak najdłużej był z nas zadowolony. Połączmy bardzo ładnie. Więc musimy to wszystko tutaj porozpędzać. Okej. O, Bizancjum. Prawa handlowe.
Bardzo dobrze. No, trochę nasza księżniczka się dzięki temu poprawiła, że tutaj zawarła tyle różnych umów. A my idziemy do Hiszpanii teraz. No dobra. No, trochę mi zawiódł ten, jak to tam, no, Sztokholm, ale no trudno. No dobrze, zostawimy to. Ach, jak te armie wyglądają. Nieinteresująco, no nie ukrywajmy, że to jest wszystko słabe, nędzne. No, przynajmniej część zregenerujemy. Okej, nie no. Mamy zwiększyć garnizon w Gdańsku, tylko zwiększyć czym? Tym syfnymi jednostkami, no mogę, ale naprawdę potem i tak je rozwiążę. W Krakowie Niemcy nas szpiegują. Myślę, że to jest dobry moment na trochę obniżenie podatków. No i zajmiemy się licznymi buntownikami, będziemy ich tutaj na bieżąco eksterminować. To jest Wilno. O, jacy oni tutaj nieszczęśliwi. No, to też może być przez tego heretyka. Jakiś prawosławny heretyk zakładam. Tylko tu jest, albo i nie, to jest the, oh my god, jaka tu jest dzicz. Dzicz. Po prostu dzicz. No dobra, wy tutaj, okej. Więc tak, najpierw trzy jazdy. No i idziemy się nimi zająć. No to miasto ma potencjał. Zobaczmy, jak wyglądamy tutaj w rankingach, a niestety Polska ma taki kolor, że dość ciężko to śledzić. No, jesteśmy całkiem nieźle. Tak w połowie stawki, plus mamy największe terytorium na równi z cesarstwem, czyli 8 prowincji. Nie, 9. Czyli wydaje się, że to jest dobrze. Do Rzymu. Do Hiszpanii. I kończymy. Kolejne adopcje tutaj się pojawiają. Okej, Ryga, Szczecin. No i stało się coś, czego bym bardzo nie chciał, czyli że Niemcy wypowiedziały nam wojnę. No i niestety będziemy się teraz musieli tutaj męczyć z tą sprawą. Nie ma co ufać Niemcom, z tego wniosek. Może od razu, chociaż najchętniej to bym od razu z nimi zawarł pokój, gdybym tylko mógł, ale okej, w tej sytuacji dogadajmy się w ten sposób. Może chociaż zgarniemy tu jakieś pieniążki od Hiszpana. Nie, nie bardzo. Dobra. No. No nie, spróbujemy za Turę. Do papieża. Z papieżem
Czy dałoby się zawrzeć sojusz z papieżem? Nie bardzo, no nic. Przez to, że mamy wojnę z Niemcami, wiele osób, no czy wiele tutaj stronnic nie będzie chciało z nami się dogadywać, no nie będą tutaj chcieli zaryzykować konfliktu. W takim wypadku, no ta armia, którą chciałem tu użyć do działania na wschodzie, musi na razie pójść do Torunia, a później jeszcze tutaj dalej zlikwidować zagrożenie ze strony Niemców na tym froncie. Ojejku, no nic, no. No i nasz kapłan sobie średnio radzi z heretykiem. Spróbujmy trochę tutaj porozbijać, aż ta główna flota niemiecka by nas po prostu zjadła. I to tak w ogóle z marszu by nas zjadła. No nic, no ten Magdeburg zajmiemy i zobaczymy. No może się uda z nimi jakoś porozumieć później. No i oczywiście papież nie chce, żebyśmy walczyli z Niemcami. No nic, no to w takiej sytuacji to w ogóle mamy trochę przechlapane. Dobrze, że Kraków się rozrasta, to z pewnością może nas cieszyć. Ale nie cieszy nas sojusz Anglii z Niemcami, no bo będą nas razem molestować teraz, jakby co. Tutaj zbudujmy, a nawet nie możemy wieży zbudować, szkoda. No i też mówię, mamy wszędzie tych buntowników, przegnaliśmy ich na Ruś. Zobaczymy tych się zrobimy, no trzeba ich wygnać albo w jakiś inny sposób się ich stąd pozbyć. No to jest trochę przetrzebione, ale sobie radzi i powinno zniszczyć ten oddział Niemców. A nic, to spróbuję trochę pomarnować pieniędzy jednak. I też... O! Myślę, że tutaj skorzystam z tej możliwości. Może 1500? Okej, okay, hojna, więc powinni... Okej, okay, dobrze. Może nasza księżniczka spróbuje pogadać z Niemcami. Ma już 30, w sumie powinna myśleć o... mężu. Spróbujmy tak. Dobrze. I za turę Portugalia. Mamy trochę luźnych pieniążków. Zainwestujmy w... Niech będzie Wilno. Orygę się trochę boję, że wpadnie w łapy ruskich. Może Smoleńsk, zbieram na upgradację smoleńska może na razie. Chociaż nie, ta rozbudowa w Wilnie jest tania. Oby nas tylko Węgrzy nie zdradzili, nie zaatakowali, bo to by się stało bardzo nieprzyjemne. Dobra, tu są ci Niemcy, którzy są na naszym terytorium. Mamy pieniądze, żeby rozbudować Smoleńsk, ale chyba zrobię co innego, czyli dowerbuję tutaj jednostki zamiast rozbudowywać Smoleńsk i będę kontynuował zabawę z wieżyczkami. Dobra, do domu. Drogi, dobra, i już po pieniądzach.
No tu mi przeszkadza tarę, bo nie jestem w stanie jej zniszczyć, a muszę jakoś przejść, żeby zająć Halicz. No ale trudno. Okej, no generalnie nie mamy zbyt bogatych miast. Trzeba sobie to zdać sprawę z tego dość przykrego faktu. Jestem bardzo niepewny tego, czy Rosjanie nas po prostu w pewnym momencie nie zrobią kompletnie w bambuko i nas tu nie zaatakują. No dobrze, myślę, że w następnej turze zajmiemy się Niemcami i że jest to dobry moment na tutaj zasejwowanie, a i tylko tu nie przyjdziemy, stary. Tak musimy iść. O, dokładnie, w ten sposób. Dobrze, to tak kończymy pierwszy epizod. W następnym no, spróbujemy jakoś się wygrzebać z tej wojny z Niemcami, unikając jednocześnie ekskomuniki. I kolejny cel no to zajęcie Iaz i Kijowa i tutaj umocnienie się na wschodzie oraz oczywiście rozbudowa wszystkiego. No i oby nam Rosjanie nie wbili noża w plecy, bo no byłby to problem. W takim razie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.